Good job, and this is for you, so... Przypadek, no, wymsknęła mi się, ja nie wiem. Słuchaj, pewnie chciałbyś mnie zapytać, czy jestem zestresowany. Nie jestem zestresowany, bo to uczucie jest mi obce. Natomiast jeżeli chcesz mnie zapytać, co dzisiaj będzie, to nie pytaj mnie, ponieważ pewną stałą częścią kanału sportowego jest to, że nie ma za bardzo scenariusza. Już ci, którzy tworzą scenariusz, przyzwyczaili się do tego, że trudno nas do czegokolwiek zmusić, więc nie wiem do końca, co będzie. Muszę powiedzieć, że bohaterowie są lekko zmęczeni, natomiast jest cały czas energia, entuzjazm. Kilka dni tu byliśmy, jesteśmy i było grubo. Było grubo, było wesoło. Prezes może tutaj. Sylwester był bardzo mocny, ale dzięki temu, że współpracujemy z trenerem Wichniewiczem, byliśmy doskonale przygotowani pod względem motorycznym, więc to było chyba widać wczoraj na Sylwestrze, także... Naprawdę było bardzo sympatycznie, jeśli chodzi o samego Sylwestra, to zespół, który grał, był sztos, naprawdę. Nóżka chodziła do tej pory, kolana bolą. Mam nadzieję, że to będzie wieczór pełen fajnych treści, emocji, wzruszeń i dobrego żartu. No posiedzimy, pogadamy, pośmiejemy się troszkę, ale spójrz tu, tutaj w tym telewizorze. Patrz, jak to ładnie wygląda wszystko z daleka. Ja jestem pierwszy raz w Arłamowie, pierwszy raz w hotelu i jestem zauroczony tym miejscem, zauroczony obsługą, zauroczony organizacją tego, co zobaczyłem. Był to najlepszy Sylwester w moim życiu. Posłuchaj, to jest znany artysta, malarz, więc wiesz, dzisiaj nie wiem tylko, czy można zostać w szelkach, czy są potrzebne garnitury. Nie wiem, na ile jest to poważna celebra. Patrzę po ludziach, którzy się zbierają i widzę, że siedzą czasami w koszulach, więc ja chyba też zostanę w koszuli. Może być? Bawiliśmy się bardzo, bardzo wczesnych godzin rannych i dzisiaj myślę, że będzie podobnie, będzie wesoło, a przebywanie samo tutaj w tym miejscu to czysty zaszczyt. Życzę panu, trenerze, aby pan pojechał do Rosji, a najbardziej życzę, aby pan pojechał 24 marca. Czesław Michniewicz! Wiesz co, nie wiem, czym się zasłużyłem i mocno się boję tej nagrody. Próbowałem dojść, ale nikt tam nie chciał nic powiedzieć na ten temat. No, mam nadzieję, że będzie wesoło. No. Jesteś w dziesiątce piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej spotkań w historii polskiej ekstraklasy. 6 dobrych do tej pory na tych 417, nie za dużo. Ale doceniamy to, że ciągle próbujesz jakby dobić do tej dziesiątki takich udanych spotkań i mamy nadzieję, że na wiosnę się to uda. To jest dla ciebie na zachętę po prostu. Cieszę się z takich nagród, bo bardzo się cieszę, że mogę być częścią kanału sportowego, że powstał kanał sportowy, że mamy tak wspaniałych dziennikarzy, tak wspaniałych ludzi i że są tak opiniotwórczy. No bardzo się cieszę z tej nagrody Kameleon Roku, jakkolwiek, cokolwiek, ale faktycznie dużo się u mnie dzieje, potrafię się wcielić w każdą rolę, ale chyba najważniejsze jest to, aby czerpać życie jak najwięcej i dawać siebie naprawdę maksa. Samo może powiedzieć, samo tu jednym z jurorów tego wydarzenia. No a zobaczymy, co to będzie, jaka tam nagroda będzie, ale obejmie co mnie dosło, to na pół szamu, bo to się na pewno należy. No. Nagroda dobra, Łukasz, tak za wszystko, co zrobiłeś dla polskiej piłki. Bardzo często w telewizji zła informacja jest tą świetną, bo przykuwa wielką uwagę, to my też bardzo często sięgaliśmy gdzieś do bardzo głębokich pokładów absurdu w naszych głowach i stąd rodziły się kolejne kategorie. Nice to meet you, good luck. No music, no music. Good luck in Brazil and good job and this is for you, so... No chuj, następna kategoria. Przypadek, no wymsknęła mi się, ja nie wiem, czy śliskie palce, czy za krótka ambona, nie wiem. Czy złe oświetlenie, no... Kurczę, no źle się stało, nie? No, statuetka upadła i... Wtedy, kiedy jesteśmy poważni, wtedy jesteśmy poważni. Wtedy nagradzamy, wtedy mówimy merytorycznie. Kiedy mówimy z przymrużeniem oka, to robimy. Po prostu śmiejemy się, robimy sobie żarty i taki jest właśnie kanał sportowy. Trzeba iść dalej i tyle, no. Nie wiem, no zostawiłem ją tam, tak jak on nas, chyba. Tak jest. To jest kategoria Gala Roku i... Zdobywają nasza gala.
Kto? Nasza gala. Nasza gala. Nasza gala. Zdobyliśmy nagrodę. Nie bez powodu zostaliśmy wybrani najlepszą galą 2022 roku, więc musiało być dobrze, ale nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze. To znaczy, tak naprawdę w dużej mierze wiele rzeczy było trzymanych w tajemnicy przed nami. I dopiero tu na miejscu zostaliśmy zaskoczeni rozmachem tego wszystkiego. To jak nasza ekipa to wszystko przygotowała, jak przygotowały to Michał Winiński, Agnieszka Prachniak i kilka innych osób, to jestem pod wielkim wrażeniem i wielki szacunek dla nich. Panie i panowie, to była wielka przyjemność. Faker roku nie, lingwista roku 2021 w kanale Dziękuję. Sportowym Kamil Bik. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ta nagroda będzie stała w bardzo ważnym miejscu w jego domu. Dzisiaj jeszcze zrobiliśmy takie spotkanie już po nagrodzie w karczmie. I niestety Kamil o godzinie 17 odjechał z kierowcą do Krakowa, o 21 samolot i jutro już o 10 melduje się w Benevento na trening. Chcieliśmy zrobić galę bez zadęcia i to było widać przez dłuższy czas, że chcemy zrobić galę na wesoło, bo sport też powinien być wesoły. Natomiast na koniec chcieliśmy zrobić też galę mądrą i przemówienie Róży Kozakowskiej, no to był wyciskacz łez. W naszym świecie są różne warunki i nie tylko przemoc, ale różne sytuacje życiowe, gdzie myślimy, że po prostu życie nam się zawaliło. Tak nie jest. Zawsze chciałam właśnie być taką nic nieważną, a jednak bardzo istotną osobą w historii naszego świata. Róża Kozakowska. Wielkie brawa, Róża Kozakowska. Patrząc na Różę, widzę, jak wiele energii ona daje ludziom, jak wiele dobrych słów można od niej wziąć do siebie i przykłady zachowań, to w jaki sposób ona podchodzi do życia, to jest niezwykłe i cieszę się bardzo, że właśnie Róża dostała tą nagrodę, bo w pełni na nią zasługuje. Gala była przepiękna, dowcipna i taka prawdziwa. W ogóle ten hotel to tak naprawdę piękna, taka ekscesencja wszystkiego w jednym. Patrzyłam też na różne boiska i zaraz widziałam, gdzie to ja bym mogła sobie tutaj rzucać tymi swoimi laleczkami. Róża miała bardzo fajny przekaz, fajna przemowa i to jest coś wspaniałego, że kanał sportowy czasami żartem lub pół żartem, ale tak naprawdę na serio, na poważnie wspiera tych, których się powinno wspierać, również paraolimpijczyków. Możemy sobie robić zawsze rzeczy dla żartu i dla beki, dla pizzu i one są fajne, one są potrzebne w życiu. Natomiast fajnie jest zauważać osoby i działania, które zasługują na pokazanie, na docenienie. Jeżeli nam się wydaje, że jest trudno, jest ciężko, to zawsze powinniśmy chociaż spróbować zrozumieć drugą osobę, a Róża jest przykładem właśnie ciężkiej pracy, nieustępliwości. Chcę podkreślić, że taktycznie też znakomicie to opanowaliśmy, także była pełna profeska trenera. Dobrze to rozpisaliśmy, także tu nie będzie zarzutu, że ktoś był źle przygotowany.